każdy marzy o tym, żeby wrócić do Legii i wiem, czy tam z Andrzejem Dudą rozmawiamy, czy z Beresią i na pewno każdy z tyłu głowy ma to, żeby wrócić do tego klubu. Sam transfer był taką rzeczą dla mnie naturalną. Wiedziałem, że prędzej czy później wyląduję w jakimś dobrym klubie zagranicznym. Po prostu musieliśmy podjąć różne decyzje, żeby to kolano przywrócić jeszcze. Też chciałem, nie wiem, na nartach jeszcze pojeździć, czy pograć z dzieciakami w piłkę, więc no to były ciężkie chwile. Piąty kwietnia 2016. Śni ci się czasami ta data? Wolverhampton grało z Milton Keynes i kibice bardzo mocno na ciebie liczyli, bo miałeś wejście smoka do drugiej ligi angielskiej i nagle ta brutalna kontuzja. To jest dzień, który zmienił twoje piłkarskie życie? Tak, chociaż na początku nie zdawałem sobie sprawy, szczerze mówiąc, jak mocna jest ta kontuzja, jak duży to jest uraz i jak ciężko będzie mi wrócić po tym. Paradoksem jest, że ja zrobiłem wszystko tak, jak chciałem. Pamiętam dokładnie tą sytuację, gdzie ja wiedziałem, że będę szybszy od tego obrońcy. Specjalnie troszeczkę go wyczekałem, żeby go minąć i tak też wyszło. Można na palcach jednej ręki policzyć, ile razy to oglądałem. I jakby starałem się o tym zapomnieć. Na pewno też miałem jakąś tam delikatną blokadę na początku, żeby szczególnie w podobnych sytuacjach, gdzie właśnie dostaję piłkę za plecy i ten obrońca się zbliża do mnie, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, co jest wiadomo teraz, już wiem to, bardzo, bardzo mało prawdopodobne i nie mogę o tym myśleć, ale na tamten czas było to bardzo trudne. Powiedz mi, jak w ogóle pamiętasz tamte dni? Wyjeżdżasz po 11 latach z Warszawy do Anglii za 500 000 euro, debiutujesz z Fulham, strzelasz dwie bramki, kibice żegnają cię, jak schodzisz z boiska owacją na stojąco. Pierwsze 7 meczów, łącznie 3 gole, jesteś odkryciem Wolverhampton, piłkarzem stycznia i nagle przychodzi ten moment kontuzji. Dużo łez wylałeś? Te momenty depresyjne były na pewno, gdy wracałem z tych treningów, z rehabilitacji, gdzie ta praca jest bardzo monotonna i to były momenty kryzysowe. Starałem się nie przynosić do pracy do domu i nie myśleć trochę o tym, ale na pewno tutaj z żoną były to ciężkie chwile, ciężkie miesiące. Myślę, że no były momenty zwątpienia i trzeba to o tym otwarcie opowiedzieć. Więc były górki i dołki, tak jak właśnie w tych złych stanach emocjonalnych jest, że jednego dnia jest okej, ale drugiego jest tak źle, że nie chciało mi się wstawać z łóżka, więc jeżeli wiesz, że wszystko idzie w dobrym kierunku, no to idziesz, a u mnie było tak, że były momenty takie, że mogę nie wrócić do piłki i były momenty, że mieliśmy właśnie problem z kolanem, z wyprostem, no tam nie będę w szczegóły wpadał i po prostu musieliśmy podjąć różne decyzje, żeby to kolano przywrócić jeszcze, tak jak mówię, do gry, do po prostu nawet zwykłego chodzenia, bo też to były takie słowa, że po prostu też chciałem, nie wiem, na nartach jeszcze pojeździć, czy pograć z dzieciakami w piłkę, więc no to były ciężkie chwile, ale no dałem radę. Miałeś na początku tej przygody z Anglią taką myśl, wow, jakie to proste, wchodzę, gram, strzelam bramki, zachwycam ludzi. Sam transfer był taką rzeczą dla mnie naturalną. Wiedziałem, że prędzej czy później wyląduję w jakimś dobrym klubie zagranicznym. Po kontuzji, która trwała, no można powiedzieć, prawie 2 lata, byłem już na obozie właśnie z Nuno, który Nuno Espirito Santo, który przyszedł do Wolverhampton, wiadomo, i Chińczycy przejęli klub. I to był okres, gdzie jakby no, sprawdzali tych piłkarzy. Ja byłem, wiadomo, po kontuzji, pojechałem na obóz, przyszedłem
jakby cały obóz zagrałem we wszystkich sparingach, bo wszyscy grali praktycznie po 45 minut, nie byłem w ogóle odstawiony i praktycznie półtora tygodnia przed zamknięciem okienka w Europie dostałem sygnał, że muszę sobie szukać klubu, więc to była dość ciężka decyzja. Mieliśmy jakiś tam kontakt z, pamiętam, z Fortuny Sittard z Holandii i jakby w ostatni dzień okienka, czy tam dwa dni przed, to się wszystko rozwaliło. Więc kolejny moment zwrotny, gdzie no, ta panika jeszcze bardziej urosła do granic możliwości, no i szybki telefon tutaj do Polski. No i dlatego takie decyzje. 11 lat grałeś w Legii. Zgodzisz się, że najlepszy mecz, w jakim wziąłeś udział, to był ten z Celticiem w Warszawie? Na pewno, jeżeli chodzi o poziom i emocjonalny, i piłkarski, to na pewno. Jeszcze pamiętam mecz rewanżowy, gdzie inny zupełnie styl kibicowania. Jeszcze przed meczem pamiętam taki charakterystyczny tumult. Nie to jak w Polsce właśnie na Żylecie, gdzie to kibicowanie jest jednostajne i bardzo głośne, a tam jednak chwilę było ciszy i nagle dosłownie 5 sekund przed samym kopnięciem było ryknięcie i Scott Brown, który sam ryczał razem ze wszystkimi trybunami, no to robiło wrażenie, ale nie przestraszyliśmy się nich. Wiedzieliśmy, na co nas stać i ten mecz wygraliśmy. Jak wspominasz te 11 lat, to kto był twoim zdaniem najlepszym piłkarzem, z jakim grałeś? Rado mi się zawsze podobał i mieliśmy właśnie fajne flow, bo zawsze graliśmy blisko siebie, często mu asystowałem. I to był taki zawodnik, gdzie dałeś mu piłkę i jakby no, czułem po prostu bardzo go dobrze. Andrzej Duda, gdy przyszedł, również fajnie. Szczególnie Rado, gdy zmienił pozycję z dziesiątki, czy tam z bocznego pomocnika na napastnika, to było dość fajne. Ja też zmieniłem pozycję z lewego skrzydła na prawe. Zupełnie inne zadania. Jakby troszeczkę Henningberg, myślę, bardzo wniósł dużo dobrego do klubu, zmienił wiele rzeczy i wszyscy się pod jego okiem rozwinęli. Czy Dosar Junior, naprawdę fajny obrońca, świetne wyprowadzenie piłki, co na tam ten czas było dość taką innowacyjną rzeczą. No praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy grali, byli w formie. Nie pamiętam zawodnika, który jakby nie był w formie i nie cieszył się z tego, że jest u nas w klubie w szatni. No nie było żadnego obrażonego zawodnika, wszyscy byliśmy jednością i to przynosiło efekty. Patrząc na potencjał zawodników, a ty jako warszawiak, jako człowiek, który w Legii spędził całe dzieciństwo i młodość, widziałeś wielu tych młodych piłkarzy, to kto dla ciebie zmarnował największy potencjał? Z różnych powodów, nie wiem, prowadzenia się, kontuzji, nieszczęścia. Wszyscy mówią o Rafale Wolskim, tak, zawsze, że on, ale no na pewno, no zawodnik bardzo, bardzo techniczny, z Rafałem się znam bardzo dobrze, no. Każdy ma, mówię, taką swoją drogę, a czy nazwać to zmarnowaniem czymś, czy nie, to tak samo jak ludzie mówią, że ja nie poradziłem sobie w Anglii, co jest absurdalne. Myślałem przed tą rozmową, z czym mi się najbardziej Michał Żyro kojarzy, bo jednak ileś tych wspólnych zgrupowań żeśmy zaliczyli, ileś lat się znamy i ciągle mi wraca przed oczy takie zdjęcie z Pucharu Polski. Jak idziemy, brałem ciebie na wywiad z takim wielkim, czerwonym, zakrwawionym kulfonem. Nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację. Tak, tak, oczywiście. Tak, tak, to finał Pucharu Narodowym, tak, gdzie nie wiem, czy to był ten mecz, gdzie też zmieniłem Guilherme w ogóle w 20 minucie, bo przegrywaliśmy, tak, bodajże. I wtedy też Tebary Douglas złamał mi nos, ale też często dostaję pytania właśnie, które te trofea, bo mam ich sporo, ale na które pamiętam najbardziej, no to wiadomo, że przez to, że w miarę wcześniej zadebiutowałem, coś tam w tej gablocie jest więcej, ale ten wkład był czasami zdecydowanie za mały, żeby powiedzieć, że to jest moje trofeum zdobyte, dlatego ten puchar był wyjątkowy, bo właśnie i poświęciłem zdrowie, żebyśmy wygrali. No i wiadomo, że mecze z Lechem i na Narodowym, jak wyglądały, no myślę, że sama oprawa była jedna z lepszych w Europie na tych spotkaniach i
I te mecze były fantastyczne. A jak patrzysz na to, co dzisiaj się dzieje w Legii, to jako kibic Legii też nie masz takiego poczucia, że właśnie brakuje troszeczkę tam zawodników, takich, którzy znają wagę gry w tym klubie. No ty jesteś z Warszawy, mówię, jesteś wychowany na Legii, więc na pewno świetnie to rozumiesz. Coś w tym jest. Wszyscy o tym mówią, ale też nie zaznaliśmy tego nigdy praktycznie jeszcze, bo tych wykowanków jest, można powiedzieć, wielu, jak na polskie warunki, z Legii Warszawa, którzy już byli w tej akademii i którzy gdzieś grają w Ekstraklasie, ale no praktycznie nie było żadnego powrotu takiego. Ciężko powiedzieć, jedynie może Artur Jędrzejczyk, który tak był w Rosji, wrócił, ale no nie mamy takiej sytuacji, więc też nie można powiedzieć, że ci wychowankowie, którzy by wrócili, oczywiście byliby zaangażowani i tak dalej, ale czy nie wiem, byłaby to taka jakość, którą wszyscy oczekujemy. No, nie dowiemy się, dopóki jakby ktoś nie wróci i nie zostaną jakby takie kroki poczynione. Na pewno jestem przekonany i sam odpowiem, no każdy marzy o tym, żeby wrócić do Legii i wiem, czy tam z Andrzejem Dudą rozmawiamy, czy z Beresiem, to każdy te czasy wspomina jak najbardziej i na pewno każdy z tyłu głowy ma to, żeby wrócić do tego klubu. Zastanawiam się też, czy nie widzisz pewnego symptomu w tym, że jest wielu fajnych, młodych, utalentowanych piłkarzy w Legii. Michał Żyro, Rafał Wolski, Dominik Furman. Oni wszyscy wychodzą z klubu i radzą sobie gdzieś, ale nie w Legii. No każdy ma swoją politykę transferową i ciężko jest powiedzieć. Były momenty, czy Dominik, który był wolnym zawodnikiem i też sam oficjalnie mówił, że chciałby wrócić, czekał na te oferty, nie było. No ale takie są decyzje, to są już nie nasze sprawy, no nie możemy nic poradzić, po prostu my gramy, czekamy na swoje szanse. Reprezentacja Polski to jest też jakiś taki rozdział w twoim życiu, który pozostawił po sobie niedosyt. Bo 2014 rok, debiutujesz w kadrze w Hamburgu w meczu towarzyskim z Niemcami, później grasz z Litwą, w tym samym roku grasz w eliminacjach ze Szkocją, później jeszcze w sparingu ze Szwajcarią. Adam Nawałka daje ci szansę, a później znikasz już na zawsze z tej kadry. Jeździłem i na kadrę młodzieżową i grałem dobrze, mieliśmy fajne eliminacje. I jakby no, było dość naturalne, że od tej kadry U15, 16, 17 do U21 przyjdzie moment, gdzie zadebiutuję. No i tak się też stało. Tak jak mówię, później czasami ta perspektywa czegoś, co się traci i żałujesz wielu rzeczy, że mogłeś jeszcze może przycisnąć czy wycisnąć tą cytrynę jeszcze mocniej. Na pewno jako młody zawodnik też chciałem zagrać jak najszybciej i w tym większym wymiarze czasowym jeździłem bardzo często, nie będąc w ogóle w składzie czasami lub będąc tylko na ławce. Marzyłem o tym, żeby jednak hymn usłyszeć z boiska, nie z ławki, więc to jest na pewno moment, którego najbardziej żałuję. Szczególnie teraz na Narodowym, gdzie mamy fantastyczny stadion i na pewno to byłoby duże przeżycie. I chyba to najbardziej, bo tam gole czy asysty, to wiadomo, przychodzą naturalnie, jeżeli gra się dobrze, ale jednak ten moment hymnu to jest jakby taki moment, którego bym najbardziej żałuję. Masz do siebie jakąś pretensję za to, jak twoja kariera potoczyła się w tych ostatnich latach? Bo jednak no, trzeba powiedzieć, że walizki nie rozpakowujesz chyba. Zmieniasz bardzo często te kluby, od wypożyczenia do Pogoni. Korona, Stal, Piast, teraz Jagiellonia. Sporo tego jak na te kilka lat. Oczywiście, tak jak mówię, no, ten okres szczególnie z Anglii do Polski, no to czas paniki, ja to tak nazywam, i tych wyborów emocjonalnych, a nie przemyślanych, chociaż trafiłem na bardzo dobry zespół i Pogoń w bardzo fajnym momencie budowy, gdzie widzimy, w jakim miejscu teraz są, to na pewno nie był zły wybór, nie mówmy, że ja źle trafiłem, ale po prostu na tamten czas nie byłem gotowy na Pogoń Szczecin, właśnie ze względów, dajmy na to fizycznych, dajmy na to również przede wszystkim. Co jeszcze? A reszta, myślę, no, też zależy od ludzi, których
poznałem w Mielcu, tak, chodzi o tą moją agencję, którą teraz jestem, to jest dwóch ludzi odpowiedzialnych za pracę ze mną i którzy jakby poświęcają 100% i mają plan na mnie. Wiadomo, że jestem głową tego wszystkiego, ale oni są z boku i wszystkim też kierują. No i jakby od Mielca już jakby te ruchy, które robimy, są przemyślane i takie, które ja w środku również czuję, że to są jakby dobre ruchy i nie mam jakby o to do siebie pretensji. A tak wcześniej nie było.